Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i sąsiedzi z powrotem z piekła. Inaczej mówiąc, remake sąsiadów z piekła rodem jedynki i dwójki. I powiem wam szczerze, jest to dosyć ciekawa historia. Ogólnie od kiedy nagrałem jedynkę, próbowałem za chiną dobę, po prostu nie mogłem uruchomić dwójki, dosłownie. Próbowałem instalować, przeinstalować, pożyczać płyty od znajomych, pożyczać płyty od innych znajomych, czy coś, nic nie działało, no więc po prostu zrezygnowany napisałem do jednej grupy znajomych: hej, ma ktoś może sąsiadów na Steamie, pożyczyłby dostęp, po prostu chcę nagrać dwójkę. Wyszło, że nikt nie posiadał, już taki zrezygnowany. Wczoraj odkryłem w sumie, że właśnie powstał też remake, no ale właśnie zrezygnowany, odeszłem od pomysłu, pomyślałem, a dobra, trudno, nie będzie. Aż nagle budzę się dzisiaj, 10 października 2020 roku, włączam Steama z nadzieją, a zobaczę, co tam po prostu, może mamy... Cicho, siostra. Tak, siostra jest ze mną. No właśnie, tak, czy jest jakaś promocja ciekawa, czy może nagle na olśni mnie coś w kontekście: o, a tą no grę to chcę nagrać. Przeglądam gry siostry, a tu nagle proszę, kupiła sąsiadów, nie wiem jak, nie wiem kiedy, nie wiem gdzie. Mnie to nie interesuje, ale mam dostęp do oryginalnych i do tych, tak więc... Mam swoje sposoby. Zapraszam po prostu na serii właśnie Sąsiedzi powracają z piekła, że tak nazwę. Pierwsze co to... Muszę dźwięki podgłośnić trochę, bo nawet u mnie są cicho. I tak, gram po polsku. A... Co? Nie wiem, o co chodzi. Ale właśnie, są tu jakieś śledzenie przykusów samouczki. Powiem wam szczerze, nie wiem co, jak, gdzie, kiedy, że tak nazwę. Ale samouczki, do widzenia. I zobaczymy, jak to wygląda. Rozpocznij grę. Co? Co, ja nie mam tutaj wyboru? Od razu muszę robić poziomy? Po kolei? No, co to ma być? W ogóle są oznaczenia numer jak u dwójcy, jeśli chodzi o przykus, ale dobra, zobaczymy jak to wygląda. Rozpocznij grę. O, trailera w grę w końcu wrzucili? Fajne. Tego bym się nie spodziewał po tym wszystkim. No więc w sumie pozwolę wam go sobie spokojnie obejrzeć, ja akurat go znam dobrze, to nie muszę ingerować jeszcze za bardzo. Wybaczcie, że jesteśmy w menu i w ogóle standardowo domownicy. I powiem wam szczerze, wow. Grafika jest naprawdę ulepszona, widać płynność, jest natywne Full HD. Ale zanim wrócimy do gry znowu, to muszę wam powiedzieć parę rzeczy, które mi się nie podobają. Pierwsza rzecz, portret sąsiada stricte z dwójki, jeden z dwójki to akurat fajny, ale portret z dwójki, no niekoniecznie. Woody z dwójki, niekoniecznie. Poza tym okej, fajnie, wszystko płynnie, dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Na pewno jest spora różnica względem tego, co było, i chyba nie ma limitu czasowego. Tylko nie wiem, czemu jest ten głupi dźwięk klikania. Co? Co to ma być? Jakieś minigierk? Dobra. W sumie tu... Teraz zacząłem rozumieć, czemu niektórzy, jak sprawdzałem opinię, twierdzili, że coś się pozmieniało, może na gorsze, może na najlepsze. Ale dobra, mniejsza z tym. Muszę zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy, że tak nazwę. I co my tu mamy w ogóle? Jajko. Czyli w sumie są trzy zagadki? A ja muszę... A, dobra, jeszcze to. No tak. Dobra, damy radę, co prawda trochę to zajmie. Ale damy radę, może nawet na stówkę. Żeby nie było właśnie tutaj, powiem wam szczerze, pierwszego sezonu niekoniecznie bym robił na stówkę. Drugi natomiast...
jak najbardziej chcę wyspicentować. I potem jak już ogram tych sąsiadów, tą wersję, pokażę też oryginalną dwójkę, żebyście zobaczyli różnicę między jednym a drugim. I dobra. Co my tu w ogóle mamy? Dobra. On siedzi sobie, ogląda telewizor, standardowo. My szybko schodzimy i zobaczymy, jak to będzie. No, powiem szczerze, że te klikanie niekoniecznie najlepsze. A, zgadanie się, czyli też wszystko jest tak samo, tylko niczego nie tłumaczę. Uwaga, uwaga, sąsiad tam wchodzi, się wkurza jajkiem. O, kamera na sąsiada. To w taki lepszy sposób, tego jeszcze nie było. Ma wróć do Udiego, nie ma sensu obserwować sąsiada non-stop. Aha, czyli teraz za każdym razem będzie kamera na sąsiada? Serio? Aha. Wszystko tutaj też szybciej chyba sprząta, z tego co zauważyłem. I tutaj tego, powiedzmy, właśnie zawału są oznajmione też tym czymś. Nawet lepiej chyba, szczerze, że widać to dokładniej. Ale okej, okay. Mniejsza z tym wszystkim. Jak na razie, mniejsza z tym co, jak, właśnie gdzie, że tak to nazwę. Mnie się podoba. Co prawda nie tylko niekoniecznie wszystko, ale no, podoba się. I uwaga, uwaga, poduszka pierdziuszka. Dziękuję bardzo. Udało się, 100% pierwszego poziomu. Wielkie osiągnięcie, niemożliwe. Więc będę wam to też już, można powiedzieć, kompletnie pewną rzecz. Sąsiadów teraz będę pokazywał dosłownie codziennie. O, jaki achievement dostałem. Odcinek pilotażowy. Za co to jest? Ukończono odcinek pilotażowy? Czyli teraz jest pilotaż? I dobra, co to jest za epizod tym razem? A, powtórka? Serio? Co jest? Zepsułem coś? Klikając, tak? Dobra, mniejsza z tym. Spotkamy się po prostu, jak już to znowu ukończę. No i właśnie, tylko powiem szybko, sąsiedzi będą codziennie, natomiast Baldur's Gate przychodzi na streamy, także po prostu w różne wieczory przeglądajcie sobie mojego Twitcha, który jest oczywiście w opisie każdego odcinka. No i tam będę prowadził nową rozgrywkę, ten mag. Powiem szczerze, po paru odcinkach, które co prawda nie doszło do nich, ale były w planie, co okazało się takim po prostu beznadziejnością, że no rozumiecie, będzie dla was, dla mnie lepiej. Oszczędzę wam cierpień oglądania mojej nieudolnej rozgrywki tym magikiem. No, dobra, już za dużo się zagadałem, prawie ukończyłem znowu to wszystko tutaj teraz, więc no. Widzimy się po prostu w następnym, następnym poziomie. Dobra, udało się ponownie. I teraz jeszcze powiem wam jedną rzecz. Nie wiem, czy to dobry znak, czy co, ale 3 życia w jedynce. No niekoniecznie mi to pasuje. Ale dobra, mniejsza z tym, kontynuuj. A, czyli najpierw musiałem tu przejść, teraz mogę natomiast już wybierać poziomy. Okej, dobra, wiecie co, fajnie. Myślę, że po prostu zrezygnowali z tej opcji. Bez paniki, co? Czy to zostało trochę ukrócone? Dobra. Tak, chyba zostało tu ukrócone wszystko, ale dobra, mniejsza z tym. Odcinek kolejny, Telemaniak. Po prostu przechodzimy do tego wszystkiego, rozpocznij. Nie będę czytał tych opisów, wybaczcie. Jeśli już to później zacznę czytać. Ale dzisiaj po prostu chcę zobaczyć jak najwięcej poziomów i różnic z tym wszystkim. Wiecie, tak stricte dla efektu. Patrzcie, jest wieczór na dworze. W ogóle też przy okazji, nie wiem czy zauważyliście, widać trochę otoczenia tak dalej, dalszego, bliższego. Dobra, sąsiad ogląda telewizję, czyli tak jak było w sumie. Patrzcie, ma nowy stojak na papier w końcu. Żłopie piwsko. I dobra, nie pamiętam jaka to była kolejność do końca. Ale jest ile? 6. Mam jedną, dwie, trzy. Jedną, dwie. Piwo to jest 3. 4 to jest krzesło. 5 i 6 natomiast nie wiem gdzie jest. Chociaż nie można by nic wielkiego, powiem szczerze, patrząc na to, jak to wygląda. Okej. Jajko musi pamiętam być na końcu, jeśli się nie mylę. Zaczynamy od piwa oczywiście. I żeby nie było to wszystko, co mówię, jest na bazie mojej wiedzy z jedynki, nie wiem jak to wygląda w remake'u.
Ale no, warto spróbować. Dobra. Żłopie piwsko oczywiście, ogląda telewizor. A, dobra, nie będę nawet się tutaj chował. Lepiej będzie, jeśli poczekam po prostu sobie w tym, jak to się nazywa. W kuchni, potem jak on już wyjdzie z piwskiem. Zrobimy co trzeba i... Miejmy nadzieję, że się uda. I nie zgubię tego jednego kawału. Bo nie ukrywam, trochę to jest takie w zasadzie, oj, czy mi się to uda, czy nie. W sumie nie wiem. Dobra. Okej. On leci do klozeta, my w tym czasie to. Dobra. Nie wiem, czy dam radę. No, szybciej, piła z krzesłem. Nie ma żadnego paska postępu? A, dobra, czyli tutaj był jeszcze ukryty dodatkowy. Dobra, czyli się udało. I bałem, żeby nie wszedł przez górę. Dobra. Udało się, mamy stówkę chyba. Oczywiście jak mówię, mi tutaj aż tak na stówce nie będzie zależało, ale no, ważne, że mamy. I w sumie jajko nie będzie ostatnie, będzie tutaj idealnie, żeby przeciągnąć łańcuch reakcji. Dobra, wybuchnął. Ciekawe, czy da się to jakoś, powiedzmy, ukrócić, żeby nie było zawsze tej kamery na sąsiada czy coś. Bo szczerze, fajnie by było. Nie jest to może nic złego, ale są momenty, w których nie chciałbym tego. Dobra, no to już było oczywiste. Chociaż teraz to ułatwia, bo zawsze widzimy reakcję sąsiada. Kiedy już na przykład wszystkie pułapki przygotujemy, więc no. Znowu przydałoby się też usunąć ten efekt, bo mi trochę wkurza, no ale... To już jest taka, powiedzmy, moja osobista preferencja. I uwaga, uwaga, spadł z krzesła, się wkurzył pewnie. I w ogóle... No, strzelam coś w kręgosłupie, jak ja to mówiłem, ja za dzieciaka dostał zawału. Dziękuję bardzo, mamy stówkę. Chyba to oznacza ten zły sąsiad, ale nie wiem, dobra, kontynuuj. Standardowo to już było, dosłownie nic za bardzo nie zmieniło w moim odczuciu, więc urodzinowe przyjęcie. I zobaczymy. Tak, jest mamuśka, więc na pewno będzie trzeba tu znowu pomalować obraza. Ale zanim to tu standardowe takie schematy. I co my tu mamy? Petarda, pułapka na myszy, no i pas zgradło. Kałuża? Mhm. Co? A. Teraz jest taka dziwna mydelniczka i tu jest kałuża, która jeszcze dokładniej oznacza, gdzie trzeba mydło dać. Dobra, mamy tu dwie. Teraz gdzie są kolejne, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, dobra, mamy wszystko. Pobazgram mamuśkę, żeby się nie myla, on jej nie zobaczy, dopóki po prostu ten, jak to się nazywa, nie będzie biegł z pułapką na myszy. A, tutaj też mydło teraz można było położyć. Dobra, nie, pułapka na myszy musi zaczynać wszystko. Inny sposób nie ma szans. Po prostu, żeby się to udało. Dobra. Dobra, pułapka na myszy jest, szybko idź. Teraz nie wiem w sumie, gdzie bardziej się opłacało dawać to mydło. Chyba zepsułem, bo tutaj to powinien chyba zobaczyć, jak będzie wracał. A nie teraz. Tak będzie biegł, więc zdecydowanie będzie wracał. No cóż, nie będzie ciągu idealnego, to co poprawia, bo to akurat wiem, co zrobić. No, petarda z... Halo, Woody. Zacznijmy kontrolę nad Woody przez chwilę. Super, po prostu super. Dobra,
Fajnie, ale zajmij się tym. Nie będę ukrywał, to jest wielki minus, że tak w osobnych momentach tracę Rudiego, że tak nazwę. Dobra, poślizgnął się nam na mydle standardowo i teraz w sumie nie zostało już nic do zrobienia poza tym, żeby... No... Popatrzeć, jak on się tutaj męczy i w ogóle. Ja. No niestety jego wściekłość mało opada. Czy nie opada, bo już nie wiem. Nie wiem, czy się zbugowało, że nie opada, czy co. Ale wiecie co, ja nawet nie będę narzekał, po prostu cieszymy się z tego. Będziemy mieli stówkę, czy to przez buga, czy tam przez moją wspaniałość. Ważne, że mamy stówkę. Więc dobra. No. To teraz ostatnia rzecz, stawiaj świeczkę. No, cieszysz się, wybuchasz sobie torta. I ukończyliśmy wszystko. Dziękuję bardzo. I powiem wam tyle. Wiem, że to jest krótkie i w ogóle, ale uznajcie to za taką swoistą zapowiedź tego, co nadejdzie. I swoją drogą, jeśli macie jakieś swoje opinie o tej wersji sąsiadów, graliście, widzieliście czy cokolwiek, podzielcie się z nimi. No a ja na obecny moment właśnie dziękuję. Wiem, że króciutko, ale spokojnie, wrócimy do tego już niebawem. Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. No ale na obecny moment po prostu wstrzymajcie się. Hej, hej.